Witam z tej strony, Kazi Sławo. To jest kolejny odcinek Squad Managera. Zaczynamy oczywiście powołując skład. Będzie to skład tak jak to jest zaprezentowane. Żadnych zmian nie przewiduje to. Jeszcze zobaczymy. Maga jest skonfigurowany. Prawdopodobnie nie będziemy mogli użyć, jeżeli został powołany. Więc zobaczmy, kogo tam powołujemy i wtedy zmienimy w razie tego Gaiosa na kogoś innego. Gaios jest zawodnikiem. Pomocnikiem ofensywnym spotkałem piłkarzy. Lista krajowa. Tylko ostatnio powołuje. Nie się Dawid będzie. Mam nadzieję, że trener U21 nie będzie zły. Że przesunąłem Dawidowicza do pierwszego składu. Często konfigurowany wybór zastępcy musi być zastępcy za niego. Tylko jestem pewien, gdzie jest bramkarze. Dobra, ręcznie bramkarze. Dobra. Ej. Bądź sobie zły Lewandowski. A znowu nie będzie młodzieżowy zmiany. To będą źli. 21 może być złe, bo wiecie, powołuje zawodnika, którego oni powołali, no i tak wychodzi dziwnie. Rękami aż strzeliło. Ruch i wykonanie. Dobra. Dobra. Zresztą ta linia jest w zdaniu. A już tak stoi, zaraz to wrócę, jak będzie. Jak będziemy przed naszym zdaniem. Dobra, jesteśmy.
Skupmy się na tym. Tam było 8 zmian, ale też 8 zmian kontuzjami w większości. Jeszcze człowiek zawieszony, no to też. Skupmy się na tym, co mamy do zrobienia, a nie na myśleniu, co będzie. Wiem, że tak mało mówię, ale nagrywam odcinek z rana, jeszcze nie jestem odespany. Powinienem najpierw się nasz odespan od... Nie, jak to się mówi, nie odespany, tylko... rozbudzony, o. Nie awansowali wcześniej, awansowali teraz do drugiej rundy. I tak zawsze. Są na mistrzostwach Europy, to nie awansują. Okay. Ich nie ma, no to wtedy awansują tam w grupie, dobrze grają. Też też wiadomo, że inne zespoły pod sobą mają. Zobaczmy. Nie. A niech będzie Bungos. O nie, nie dam. Niech będzie Tytoń. Tu nie ma kto. Rubus też nie może wystąpić. Dawidowicz niech będzie. Bo wiecie, po kontuzji jak wracają. Albo kontuzje jeszcze mają, czytajcie. Reporty z płatnymi. A nie, to by było informacja. W ten sposób skład się będzie prezentował. Podejdziemy do tego meczu oczywiście. Pełni skoncentrowani. Zagramy na ofensywie, mimo że powinniśmy na kontroli przynajmniej zagrać, ponieważ jest pytanie. Co prawda mamy te 13 miejsce, tak, bo awansowaliśmy wyżej w rankingu światowym. Mamy to 13 miejsce w grupie w rankingu światowym, ale ale danie to danie. I to ma jakby jakieś cienki są. Przepraszam was bardzo, zaraz was wrócę, bo nie dam rady z tymi cienkami grać. Przepraszam bardzo. Dobra, już musimy zagrać dzisiaj tak. Teraz takie cienki, czy nie dam rady naprawdę. Nie tak na tamtym widoku.
Olkowski, Dawidowicz, Olkowski, Jankowski, Ferguson, Fischer, Kutin, Brown. Aj, aj, aj. Tylko z tym składem, to ja nie wiem, co mi robić, bo tak. Gdzieński nie mógł wystąpić po kontuzji, więc od razu po kontuzji nie powinien występować, bo nie będzie mi przynajmniej powinien trochę naturalnym, jeżeli chodzi o składy piłkarskie zespołu. A i Rumunia wygra, Armenia wygrywa z Rumunią, często spadliśmy tam drugie miejsce. Powiedziałem tak, nie jestem źli. Mam nadzieję, że to pomoże. Zieliński. A i Zieliński, że wygrałeś piłkę. A i chyba szwedzka pustka. Jeszcze bym widzę przypisę, ale już nic z tej akcji nie będzie. Czekajcie, zmienię jeszcze Dawidowicza. Zielińskiego. Dawidowicz. Zieliński. Ponieważ oni mieli bałem się, żeby kontuzji nie zapali, wiecie, kondycja 60 przy stanie meczu w 60 minucie, no to trochę to dziwne. Przy czym inni mają ponad 70. Też wiecie, chociaż to może być spowodowane tym, że po prostu ci zawodnicy więcej biegali niż inni. Kostki, bo jest to kostki, ale to jeszcze przejrzeli do impetu. Niski, Palik, Polusen. Broni nas albo słupek, albo hopteczka, albo spojenie. Szarża dlatego, żebyśmy strzelili jeszcze ten gol. Udało się. Udało się oczywiście wygrać. Udało się wygrać i gramy jeszcze z pół. Z Duńczykami. Musimy teraz wygrać z Rumunią. Gdzie jest nasz przeciwnik? Armenia. Kazachstan zremisował z Czarnogórą. Gramy z Kazachstanem. Nie z Rumunią. Z Kazachstanem już nie wiem. No i Glik. Glik. Z zawieszeniem. To nie będzie Glika z Danów. Glikanianu Pazdanu. Nie no. Pazdanianu Glikanu.
Ale dobra. Co tam? Ja, 2 dni do Kazachstanu, dobra. Skupmy się na. Dziękuję bardzo na rozwoju. Wow, Irlandia Północna pokonała Azerbejdżan 7-2. W tym kiedyś to by było nie do pomyślenia. Kazachstan na rapid scouta. Kazachstan gwarancją kompletu na widowni. Dosyć gromu. Oczywiście musimy profesjonalnie podejść, bo jak wiemy z meczu w realnym świecie skończył się 2-2 mecz z Kazachstanem, bo pomyśleliśmy po przerwie. To nie wiem czy tak w procentach, bo akurat tego nie umiem wyłowić, jak to tam było ze słów menedżera, po selekcjonera po konferencji prasowej. No ale chodzi o to, że po prostu tak jakby, wiecie, wyszli, myślą, że a, wygramy, spokojnie, dobili nas. Kazachstańczycy. Strzelając nam te 2 bramki. Jeżeli poprowadzimy, będziemy prowadzić mecz od początku. Wieński, Piszczek. Krychowiec, Salamon, Dziwner, Linetty, Kapustka, Głoszykowski, Zieliński, Rybus, Lewandowski. W ten sposób będzie się skład prezentował. Wiem, że to jest, powinno wybrać słabszy skład troszkę, bo to jest jednak Kazachstan, więc odpoczęliby sobie dobrzy zawodnicy, ale no. Tu nawet ścinki mam, bo przepraszam ostatnio. Nie, to nie jest informacja. Rybuś, rzuca w pole karne, kapustka, Linetty. A i wybili Kazachstańczycy. Jeśli pamiętacie, jest przepis, był przepis na mistrzostwach świata, Europy, że jak piłkarz podczas spalonego, gdy zostanie odgwizdany spalony, nie wykonuje się spalonego z miejsca, gdzie piłkarz dotknął piłkę jako ostatni, tylko z miejsca, gdzie piłka wyszła. Czyli tak naprawdę jakby bramkarz wykopał piłkę ze swojej pozycji, a piłkarz z Kazachstanu powiedzmy był na spalonym, jak się mówi tutaj o tym mistrzostwach Europy, no to piłkarz powiedzmy z Irlandii Północnej, nie z Irlandii Północnej, z Islandii. Islandii był na spalonym, no to wtedy automatycznie Polska wykonuje rzut wolny z pola karnego, na przykład pola karnego by wykonywał bramkarz. Więc dlatego w większości te mistrzostwa Europy były właśnie
mistrzostwami Europy takimi bardziej defensywnymi niż ofensywnymi. Bano się właśnie o te rzuty, rzuty, o te, nie rzuty karne, tylko o te właśnie spalone. O te spalone właśnie się bano i dlatego. No to wygląda i wygląda, wygląda się. Ej, super. To jest 2-2 do przerwy. Asertywnie nie patrzy na. No to, to już będzie lepsze. Tutaj nie ma kogo zmieniać nawet. Merkel. Nisi ten Koblanter, Angel. Tak nie będę już czytał, bo tak nazwiska, no i w końcu źle przeczytam nazwisko i dostanę po łbie. Od was. Rybus, Lewandowski, a jest Polony. Salam do zmiany. Dawidowi w fejsie. Nel, Zieliński. Tak gdzieś w 70 minucie wpuszczę Drągowskiego na bramkę. Lewandowski 3-0. Powinniśmy to tak zrobić w realnym świecie, żeby dobić Kazachów, a nie. Chociaż w sumie tak było powiedziane, że trzeba strzelić w czasie konferencji powiedzieli, że trzeba, mówili sobie, że trzeba strzelić trzecią bramkę i dobijemy tego ten tytuł. Lewandowski kartka. Czekajcie, nie tak. Pojedynczą ofensywną dyspozycję. Albo dobra, mecz pięć, ten nie, Dągowski. To niech będzie Arkadiusz Milik. Jeżeli się nie mylę, to tak, Lewandowski zdobył klasycznego hat-tricka. Lewandowski, Milik 5. 0. No, Lewandowski zrobił klasycznego hat-tricka. Teraz taki klasyczny hat polega na tym, że zawodnik strzeli 3 bramki z rzędu, nie przerywając. Nie przerywając, no po prostu, znaczy nie przerywając, nie będąc przerwanym przez jakiegoś innego zawodnika. To się nazywa właśnie klasyczny hat-trick. Grabiak znowu kartka. A my już zmian nie mamy. Szczek. No 5-0. Kończymy. Spotkanie 5-0. Perfekcyjnie. Dobra, robota. No i dobra, w tym miejscu skończymy ten odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym, tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa. Aha, oczywiście będzie przelecimy konferencję prasową i skończę. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, cześć, pa.